naprawdę jest przecudny. A że niewielu mężczyzn, to rzeczywiście, to tym bardziej jeszcze się chwali, że on tak chętnie to, no sam jeden wśród klubab. Pamiętam do jednej sąsiadki, przyjdziesz, nic nie powie. Następnego dnia sama zawoła, już ma humor, opowiada tam co robiła, wszystko i tak to było. A my chyba wpatrzone jesteśmy w tą jego wiedzę i to, no to wszystko się odbywa. I tak to było, czyli tkacz Gienek i uczestniczki warsztatów przez letni tydzień od świtu do późnej nocy pracowali podczas zajęć tkackich w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Razem zrobili kilkadziesiąt metrów tkanin. Za to czas na spokojną rozmowę Gienek znalazł innym razem w Mrągowie, choć trudno było znaleźć miejsce w jego napiętym grafiku. Dzień dobry, kawa, herbata. Kawa. Do espresso? Pasuje. Boże, u nas w pracy jedna pani skręciła nogę. Już. Z pracy się śpieszyłem. Pochodzę z Białorusi, miasto Lida. I tam się zaczęło wszystko. Kiedyś babcie moje tkały cały czas. U mamy babcia z pochodzenia Białorusinka, a u ojca to już tam wszyscy są Polakami. To też było tak od dziada, pradziada. Krosno stało dość długo. To były przez całe moje dzieciństwo. Widziałem, bo to wszystko było pozaściłane na łóżkach, na wersalkach. Wszędzie były te narzuty tkane, obrusy jakieś były. Później to już było bardzo niemodne. To wszystko leżało w szafach i mama już z powrotem babcię oddała na wioskę. A na wiosce zawsze było kolorowo w tych dywanach. A później, bo miałem wtedy 11 lat i nauczyciel zapytał, kto ma krosno, będzie bardzo dobra ocena, jak to krosno przywiezie, czy coś. Ja sobie pomyślałam, no przecież u nas tego wszystkiego było od gromu. I u babci już krosno moje nie było, bo jak przestali tkać, to dziadek to wszystko porąbał i spalili to krosno. A krosno było u dziadka siostry. I nie mogłem zrozumieć, jak to działało, bo widziałam w telewizji, jak tkają. Eugeniusz mówił, że babcia, jak źle nadeptywał po noża, no to siedziała i stekko po nodze. Mówi, bardzo szybko się nauczył. Z takiego pragnienia obserwacji ludzi bardzo szybko nauczył się tego, jak się różne techniki tka. Jak on opowiada nam, że popatrzy, jak ktoś tam przerzucił tego i on już go ciągnie do domu, żeby spróbować, jak on mówi, rozkminić. Tak. Nie miałem z czego tkać. No to z tego powstało przędzenie. Kowrotek babcia moja miała, a jak byłem jeszcze bardzo mało dzieciakiem, to rozwaliliśmy z bratem ten kowrotek i kowrotka nie było. Czy dziadka siostry wzięła w życiona, bo moja prababcia nie przędła kowrotkiem, tylko na wrzecionach, na takich patykach. Pokazali mi, jak prząć tym wrzecionem i ja pierwszy taki ręcznik utkałem lniany, to wszystko naprzędłem sam z tego lnu. Pamiętam, że nikt mi nie mógł wytłumaczyć, jak snuć. Chodziłem do biblioteki, spisywałem z encyklopedii, jak było opisane snucie. Tak samo osnułem, jakoś bez niczego ponawijałem te nici. No i wszystko tam, osnowa była taki len wybielony, bo wtedy jeszcze babcia mówi, chlorem możesz wybielić, to chlorem wybieliłem ten len. I nie było czerwonych nitek, a u babci taka była sukienka. Koronka była skrzydełkiem robiona, to odprułem tą koronkę. No ładny ten ręcznik taki, a skąd takie czerwone nitki masz? Ja mówię, no mam i wszystko. Już chyba za pół roku babcia tam do kościoła szła, zakładała tą sukienkę. Mówię, Boże, a gdzie koronka z tej sukienki? No i tak, dobrze, nie pasowało mi tutaj ta koronka. I tak prułem i swetry i wszystko, tam ktoś oddawał, bo już ktoś wiedział, że się zajmuje, tam mamy jakieś koleżanki oddadzą. Był bazar, kupowałem tam takie akryl, sprzedawali. No oczywiście kupowałem najtańsze, żeby więcej kupić. I on był za gruby i był taki podwójnie skręcony i ja to wrzecionem rozkręcałem te nici, zwijałem na taboret, na te nóżki i wszystko chowałem w kanapę, żeby mama moja nie widziała, że, bo zawsze dostawałem, bo moi rodzice nalegali na to, żeby dbałem o naukę, o szkołę, o wszystko. Chowałem te nici. Pamiętam, mama coś sprzątała i znalazła. Tam była cała kanapa tymi akrylami zawalone. Wszystko tam zbierałam. No później już latem jechałam. Babci, to już tam tkałem. Na wierzch.
ujadzi jest, o, pasiaczek, tam szyty. Tak, a z tej strony. Myśmy przeszli taki kryzys związany z tym, że to było niechciane, żeśmy to odsuwali na bok, w najlepszym razie do szafy, do kąta i ta wiedza gdzieś uciekła, a tu jest niebywała możliwość skorzystania z tego pierwotnego źródła. Bo akurat tak się stało, że Eugeniusz jest tego rodzaju pasjonatem i tak mu się poukładały życiowe losy, że miał szczęście poznać tak wielu ludzi, którzy potrafią tkać. Jego wiedza jest ogromna i ona jest właśnie tą wiedzą ze źródeł, a nie przypadkowo zdobywaną. Okej, pisać zaczęli, papier się pojawił dość późno. Jak wcześniej tkaczki przekazywały, to znalazłem na strychu jednym. I grzebało, mówią, idź tam na górę, bo tam muzeum zrobili ze starego domu i z tego domu ściągnęli krosno. Ja mówię, tutaj czegoś brakuje. Mówię, ja mogę na strych. Ja już po prostu wiem, gdzie tkaczki co układają, co na krokwach leży, gdzie czołenka chowają, gdzie jest co, bo pani z Warszawy dom kupiła. Mówi, ale tam nic nie ma. Mówię, ja mogę poszukać. Wyciągam wał, wyciągam bidło. Ona mówi, to u mnie wszystko było na strychu? Ja mówię, no tak. Już myślę jak dawniejsza kobita, gdzie to można schować, mając swoje skrytki. I znalazłem co? Takie malutkie patyczki, jak niecielnicy, porobione 5 i w nich powciągane niteczki. I ona sobie miała takie krótkie niecielniczki i ten raport ponawlekała i przekazywała to. Ty sobie te niecielniczki ociągasz i tak nawlekasz. Przekazywali tak. Chcesz to, masz tam moją rozpiskę, tylko o taki sposób. Dużo bardzo... pracowity, ale myślę, że da nam bardzo dużo satysfakcji i tego, żeby krosna, które czekają na nas w domu, zostanie tam założona szybciutko osnowa, żeby wykorzystać tą wiedzę na bieżąco. Wszystko dziewczyny ogarnęli, że można nawijać prądki i cewki do niewiartarką, a kołowrotkiem, bo każda ma po 3 kołowrotki. I ja myślę, że to tylko do przędzenia. Każda jeszcze otwiczyła warsztaty kręcenie kołowrotkiem, nawijanie. Wykorzystuje się wszystko, co się ma. Jak zacząłem studia, wyjechałem, to już nie za bardzo miałem czas na tkanie. Pod koniec pierwszego roku, pamiętam, się dowiedziałem, że w Grodnie było takie kółko dla dzieci z tkactwa. I sobie myślę, no pójdę, tam na pewno ktoś tam mi wytłumaczy, jak tam tkać na 8 niecielnic. Wziąłem tam swoje ręczniki, a już wtedy tkałem. Tam jeszcze znalazłam jedną taką pani, ona artystka gobeliny tka i trochę dwuosnowówki tkała ona, ale to tak sobie pamiętam, że pytam też do niej, bo nie mogłem znaleźć, gdzie to jest kółko, gdzie się i trafiłam do tej artystki i pamiętam, coś gadam, powiadam, a ona tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, ja artystka, nie jestem tkaczką. Na twoim poziomie. Ja mówię, ja mogę utkać ręcznik. Jakiś ona mówi, nie, to wiesz, tutaj może będą tkali, tam zajmiesz krosno, a tam szybciej wytkam. I ona tak nie uwierzyła, a ja chyba za 2 zajęcia ten ręcznik utkałam, taki wybierany, duży. I teraz tak obserwowała tam jakieś nagrania, to do dziś dnia ten ręcznik włożył, tam nikt więcej nie utkał. Kiedyś trzeba było tkać, czyli jeżeli ktoś się nie odnajdywał w tym tkactwie, to nikt o to nie pytał. Mógł to być bardzo trudny i ciężki do wykonania obowiązek. Dla mnie to jest co innego. Dla mnie to jest kontakt z tym, co było, z tym, co jest dookoła, szczególnie wtedy, kiedy się tka z naturalnych włókien. U Polaków obrazy się tylko zawieszały, jak było wesele w domu. I ręcznik zawsze był w kościele tam pod nogi rozciłany. I się uważało, że ten ręcznik, który się ścielił pod nogi, to niby taka droga życia dla młodych. I jak będziesz to haftować, pruć igłą, to będzie kłujące szczęście. Mówili, że kłujące życie będzie. U nas tylko tkali te ręczniki. A ostatnio, przed wyjazdem, było takie tkaczki tam z ojcem miejscowości. U niej tam było chyba 9 ręczników jednym wzorem tkała. No, mówi, miała 3 córki, dla każdej po 3 utkała. Na wesele i nikt nie chce ich zabierać. To u Polaków i u katolików tylko takie ręczniki były, że u nas było używane takie, to mówili jedwab, ale to była taka wiskoza sztuczna i produkowali to w Kownie na Litwie i w Wilnie to sprzedawali. I u nas wszystkie kapy, dywany, ręczniki, tkany błyszczące i na przykład tkały osnowa tam bawełna ze mnem, a już wzór dawali białym jedwabiem. I to po prostu się lśniło.
jak u Białorusinów wzory były tam pstrokate, tam tych kolorów czerwonych, wszystkiego. U nas przeważnie technicznie skomplikowana tkanina, czy w deski, czy w niecielnice, wszystko bielutkie i malutki pasek wzoru. Zawsze tak było, tak mówili, że białe tkanie. Jak się wyłapie wzór, no to już wtedy leci szybko. Dziewczyny, czy podejmiecie wyzwanie na przyszły festiwal? Wy pokazujecie swoje radziuszki? No tak. No tak. Tak? Ale ja nie wiem, czy one doczekają do festiwalu, może ja je szybciej wyszedam. W tamtym roku pracy było ciężko tutaj. Nie miałam za to na bardzo czasu. Pooglądałam filmiki na YouTubie, jak tkają. I tak na przykład tam pani Teresa Pryzmont tkała górną warstwę, a już dolna nie było w tym nagraniu. Ale tam na przykład pani Danuta Radulska tkała spód. I tak u jednej zobaczyłem, jak tka się góra, u drugiej spód. I nigdy w życiu tego dywana nie widziałem. Taki, no, nie ma wełny. Tutaj pojechałam do znajomych. Mówi, że ma barany. No dobrze, odstrzygli te barany. Zabrałam biały, były czarny. Sobie myślę, Boże, trzeba to wełnę wybrać. Sobie myślę, nie, babcia kiedyś mówiła, że po wojnie brudno przędli. No, sprzędłem brudno. No, wszystko się sprzędło, ale za grubo naprzędłem. Teraz patrzę na ten dywan, to wielki wstyd mam, że taki wysłałem. Konkurs i utkałem w tym roku na konkurs makatę. Też jeździłem znowu do tych samych znajomych po wełnę. To przypomniałem swoje takie lata dzieciństwa, jak też nie miałem czasu, to przez 4 dni utkałem. To w ogóle mi się nie chciało, po prostu wszystko mi bolało. Utkałem chyba po 14, po 16 godzin przez te 4 dni. I teraz coś tak mam, wiesz, przesyt tego tkania. Pytanie i Eugeniusz sypie. Na każde pytanie po prostu jest w stanie odpowiedzieć i siada i po prostu tka. Podchodzi i no to tutaj zrobimy kawałeczek, na przykład na wielu niecielnicy, kawałeczek sejpaczka. Pyk, pyk, pyk. I jest zrobiony sejpaczek. Także tak, tak. I na wszystko jest rozwiązanie od ręki. Cały czas ciągnęło mi do Polski, ale jak wyjechałam do Mińska i babcia już jedna nie żyła, druga nie żyła, nie miała w ogóle praktyki mówienia, to jak przyjechałam, nawet miałam problem z mięśniami. Po prostu mięśnie mi bolały, żeby to wszystko wymawiać. Ale jako szybko poszło, szybko się wdrożyłem, zacząłem pisać raporty i działać. Byłem zaskoczony, że nawet reguły pamiętam, gdzie co, jak pisać. Od małego chciałem być weterynarzem. Było takie marzenie, ale później zdecydowałem, że chcę leczyć ludzi. I po prostu tak zdecydowałem pójść na położnictwo ginekologii. Mama też pracuje w położnictwie ginekologii. Mi się wydaje, że tutaj chyba nie ma takiego znaczenia, że tam kobiety, nie kobiety. Pacjent jest pacjentem zawsze. Pierwszy wątek jest robiony bez listewki. Ten. O ten pierwszy. Bo ona od razu robi mereszkę. Tak, nie później po zdjęciu, bo tak. Też tak robili. Można tak, a te już później igłą na spokojnie siedzisz i robisz. Nigdy nie byłam taką spokojną osobą, chyba wręcz taką przechodzącą w ADHD. Zawsze szybko, szybko, szybko. I w tkaniu się nauczyłam takiej cierpliwości. Czasami musisz odpuścić, pójść, bo ile razy się chciało to wszystko wywalić. Pamiętam, że coś tam mi też nie wydawało, bo że tam rzuciła, ta płocha się złamała, później nie ma tej płochy, siedzę, reperuję tą płochę i już później następnym razem się zastanawiasz, że trzeba spokojnie, że trzeba pomału, odpuść czasami, spójrz pod innym kątem, co robisz. Dla mnie to jest takim relaksem. Był to reportaż Joanny Sikory U źródła. Opowiadał Eugeniusz Markiewicz. I jest jeszcze ciąg dalszy tej historii. Pierwsza nagroda w 31. konkursie na tkaninę dwuosnowową Janu 2023 pan Eugeniusz Markiewicz. Za tkaniny Przyszła koza do Janowa i Drzewo życia. Tej nagrody Gienek nie odebrał osobiście, ponieważ oddawał się swojej drugiej pasji, czyli pracy w szpitalu.